uznać, że autorom tego przedsięwzięcia dobrze znane są takie filmy jak Omen, Dziecko Rozmery, Egzorcysta czy Śnienie. To jedno z najlepszych horrorów bez dodatku science fiction. Zatem tą grę możemy sklasyfikować jako przygodówkę, horror. Przy czym ten horror to tylko jako klasyfikacja, bo tak naprawdę autorzy tej gry wcale nas nie chcą przestraszyć. I dla mnie to idealne rozwiązanie. Gra została wydana pod koniec bieżącego miesiąca i roku, to znaczy pod koniec października 2012 roku. Jak na razie nie słyszałem o planach wydania tej gry w Polsce. Natomiast jak widzicie, mam napisy polskie, ale o tym to za chwilkę. Czyli jak już powiedziałem, jest to przygodówka. Ma charakter liniowy, zatem aby przejść z jednego rozdziału do drugiego, musimy wykonać powierzone nam zadanie. Zadania zawsze się wiążą z uzyskaniem czyjejś duszy. Oprócz głównych zadań mamy też zadania poboczne, które mogą nam się przydać, ale nie musimy ich wykonywać, żeby przejść grę. Oraz możemy zbierać potrzebne nam rzeczy do wykonania poszczególnych zadań wcześniej, to znaczy może eksplorować budynek, po którym się poruszamy i zbierać je wcześniej. Ja będę starał się wam robić to po kolei, tak żeby nie odsłaniać przedwcześnie robka tajemnicy. Oczywiście na ile mi to wyjdzie. Ze tych napisów to nie polecam ściągania z internetu jakichś spolszczeń, gdyż gra ma w sobie wbudowane napisy polskie. Jedynie trzeba po prostu je uruchomić. Zatem powoli przejdźmy do gry. Jak widzicie, już tu grałem. Jeszcze nie skończyłem. Ale na tyle mi się gra podoba, że w ogóle robię z niej filmy i chciałem zrobić jak najszybciej. Czyli właśnie teraz. Więc zaczynamy. Zrobimy sobie profil. Nazwiemy go Luzę 2 i utworzymy. Cała interfejs jest bardzo prosty. Zanim wejdziemy do gry jeszcze, tu mamy opcje. I co ciekawe, możemy przestawiać. Tutaj akurat się zastanawiam, czy nagrywać z dźwiękiem, czy bez, na razie niech, znaczy z muzyką, czy bez, na razie niech będzie. Ja ustawiłem tu na najwyższe, tam można jeszcze na wysokie, można jeszcze jakieś tam na najwyższe, ale nie najlepiej na moim kompie będzie chodzić. I tu możemy edytować jeszcze elementy sterowania. To dosyć proste. Normalne tam ruchy w prawo, lewo. Użycie, upuszczenie. Chociaż nie tylko. Mouse 2. Tu mamy zdolności, jakie będziemy mieli, zdobywali w czasie gry. Nikt nie ma co teraz mówić, to wyniknie z filmu. Tak samo i to, no nie pamiętam, czy latarka jest wyjaśniona, czy nie, ale chyba tak. Co ciekawe, mapa normalnie jest ustawiona na M,
jak to przeważnie w grach bywa. Ja przestawiłem to na profilu sobie na R, żeby mieć jak najbliżej paluszków tam do sterowania, żeby nie szukać ich po klawiaturze. Z tym sterowaniem to u mnie słabo, więc się nie za bardzo nie zdenerwujcie. I mimo, że zakładam nowe konto, to R mi tutaj też się pokazuje. Nie wiem, czy to błąd w gry, czy opcje są przeznaczone ogólnie dla wszystkich profili. W takim razie zamknijmy sobie to również. Aha, języki dostępne. To język angielski i niemiecki, zarówno audio, jak i napisy. Więc zamknijmy. Klikniemy sobie nową grę. Wstępik. Możemy te filmiki pomijać, nacisnąć spacy i przytrzymując to, zresztą tu. It's time to blow out the candles. Remember to make a wish, honey. That's my boy. Ale nieraz. Very good. Możemy uzyskać pewne wskazówki. Happy birthday, son. Did you see that, Dad? Man, choć nie są one, i tak je tam gdzieś pewnie uzyskamy, natomiast to możemy szybciej uzyskać wskazówki z treści, Mary, wynikające could you z treści rozmów. Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Yes, ma'am. Zatem niech sobie te filmiki pozostaną. No i teraz powoli przechodzimy do pierwszego rozdziału, jednocześnie tutorialu. Będziemy się uczyć obsługi, a poznawać naszego bohatera. Czytałem różne opinie na temat wizualnego doboru tegoż chłopczyka. Większość recenzentów, tych przynajmniej co czytałem, się im nie podobał. Nie wiem, czy przepisywali od siebie, czy co. Jak dla mnie jest, no, jego twarz jest idealna, bo muszę wiedzieć, że zgodnie z założeniem autorów, on się nie odzywa do rodziców. I dla mnie ta twarz jest taka nieprzenikniona. On ani się nie uśmiecha, ani jest niesamowity. Mi pasuje. Dobra, przejdźmy, bo to szkoda gadać. Czyli zróbmy, co nam każą, naciśnijmy spację. Czyli co mamy w chudzie? Aktualną wybraną umiejętność. Wskaźnik wykrycia, czyli ktoś nas widzi, czy nie widzi. Nieraz przydatne. Poziom mocy, to teraz pokazuję, przedtem było, jak daleko byłem posunięty umiejętność. Tutaj sterowanie naszym Luciusem. Prawo, lewo, tam do przodu, do tyłu. Momencik, przepraszam. Lewy przycisk myszy, czyli podnosimy coś. Nam każe podnieść kutkę, która nam się znajduje w inwentarzu. Zamykamy też, otwieramy drzwi, szuflady i tak dalej. Lewym przyciskiem myszy. Zablokuj drzwi. A więc podchodzimy do drzwi i naciskamy 1.
za nią krótką, czyli to, co znajdziemy i cały nasz inwentarz będziemy mieli przy sobie, możemy używać. Możemy też wewnątrz łączyć poszczególne przedmioty. Tego się też dowiemy z tutorialu. Natomiast, żeby go użyć, musimy go wyjąć. I to czynimy prawym klawiszem myszy. Albo chować. Czyli go wyjmujemy i używamy. Tu mam taką podpowiedź, że jest trochę za ciepło. No to sobie klikamy na podniesienie temperaturki. I tak właśnie zaczęliśmy, a właściwie już prawie kończymy chyba, nie pamiętam, pierwszy rozdział naszej gry. Tutaj mieliśmy wszystkie podpowiedzi, więc... żadnej trudności nie było. Tu akurat wygląda na zadowolonego. Together. This all started years back with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness. And there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how these things unfold, we are thrust to see. For my part in these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark. A mark I should have noticed. Informacje są prawdziwe. At source, at the center of all. Jakiś debutant, studio niemieckie robiło tą grę, ale mogę się mylić. Jak będziecie chcieli, to sobie gdzieś tam sprawdzicie. Przeprowadzi. Lucius, nasz status. Lucifer, jak widzicie. Finally, face to face. It's okay. You can trust me. You know who I am, don't you? I've come to speak to you about your calling, my boy. Each offering you bring me will make you big and mighty. It's a simple thing to do, Lucius. To nam wyjaśniamy, co mamy robić właściwie. And become a master overall. I do czego dążymy w grze. Ale wszystko po kolei, jak mówię. No dobrze, podniesiemy zeszyt ze stołu. Z shiftem, co by szybciej było, chociaż to różnie bywa. Nowy przedmiot. I teraz... jak widzicie, mamy inwentarz. A mouse jedynką wybieramy. I tu
powinniśmy, aczkolwiek to będą dla nas w przyszłości właśnie podpowiedzi. Dobrze, teraz weźmiemy latarkę. I baterie mamy podnieść, też podnosimy. No i dobrze. I otwieramy inwentarz. Such a bright boy. I teraz tak, żeby włożyć baterię, musimy nacisnąć jeden z przedmiotów. Znaczy akurat baterię. Natomiast przesuwamy scrollem, czyli kółkiem, więc naciskamy prawy przycisk myszy zaznaczając. Następnie przekręcamy na latarkę i też prawym ją zaznaczamy i w ten sposób połączyliśmy przedmiot i będzie działać pewnie. Now Lucius, you need to do a little something. It is important that you are not caught. In the kitchen, you left the lock on the freezer door. You will need to get that package. No, musimy tu posprzątać po sobie. Nobody can find it. Otherwise they will discover you. Jak nam właśnie to mówi, mamy się nie dać wykryć.